Ptaszki coraz niżej latają, będzie deszcz. Wprawdzie w tej chwili jeszcze jest bardzo ładnie, ale już zbierają się chmury burzowe, dlatego że przez ostatnie kilkanaście godzin pogodę kształtują dwa układy frontowe. Ciepłe wyże i chłodniejsze niże, które przemieszczają się nawzajem. I w związku z tym od czasu do czasu należy się w piątek spodziewać przelotnych opadów i burz. W niektórych miejscach one w piątek mogą być dość intensywne. Może spaść lokalnie od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy, ale cały czas będzie ciepło, do 27, może miejscami 28 stopni. W sobotę natomiast już będzie po tych opadach, już się temperatura wyrówna, będzie podobnie w niedzielę, może będzie więcej chmur, ale na pewno nie będzie upału. Temperatury 24-26 stopni. Przyszły tydzień to już pełnia słońca, ale bez upałów, czyli z temperaturami poniżej 30 stopni w granicach 27-28. Dlaczego tak ważna pogoda jest w sobotę? Dlatego, że w wielu miejscach odbywać się będą imprezy plenerowe, a my jesteśmy w Mysłowicach, w parku Słupna. Za mną estrada, trwają przygotowania. Tutaj mamy wodę, tutaj mamy piasek dla dzieci, plażę właściwie. Tu piasek jest czyściutki, przywieziony, nie wiem skąd, chyba gdzieś z dna jakiegoś akwenu, bo jest naprawdę przepiękny, przeczyściutki. Tutaj przycięta trawka, także tutaj będzie można odpocząć, tam będzie można się posilić, posłuchać dobrej muzyki. No i tutaj Radio Katowice w sobotę powita lato. Hucznie powita lato, które zaczęło się dzisiaj 21 czerwca i potrwa do 23 września. Właściwie do lata się zdążyliśmy już przyzwyczaić, bo koniec wiosny był doskonały i początek lata też. Z tym, że początek lata tak naprawdę będzie łagodniejszy niż koniec wiosny. Czyli dużo słońca, dużo chmur, od czasu do czasu jakiś lekki deszczyk, no i temperatury do zniesienia. A zatem zapraszam wszystkich tutaj w sobotę. Impreza zacznie się w godzinach popołudniowych, po obiednich. Tutaj wystąpi dużo dobrych zespołów. Impreza będzie trwała do późnych godzin nocnych. A zatem wszystkiego najlepszego w pierwszym dniu lata. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Radio Katowice.